Od razu przeczytam, bo napisał do nas Andrzej Szachowski. Witam, pozdrowienia z Zamościa. Ostatnio zacząłem słuchać waszych nauczeń i mocno się nimi utożsamiam. Super, Andrzej, bardzo miło. Super, że jesteś po tamtej stronie. Miło wiedzieć, że ktoś jest, kto słucha, kto ogląda. I dzisiejsze słowo nazwałem grzesznicy w kościele. Przepraszam, to jest trochę... Grzesznicy w kościele. Chciałbym wyjaśnić pewne zagadnienie, nie wiem jak to nazwać, ale to wyjaśnię w trakcie. Myślę, że uda mi się to wyjaśnić. Będzie dużo wersetów, ale chcę po nich szybko przechodzić. I jeśli oczywiście chcecie, macie taką możliwość, to je sprawdzajcie. Ja też zachęcam do tego, żeby sobie kontekst czytać w domu. Jeśli ktoś, w ogóle wszyscy zachęcam do tego, bo zawsze kontekst jest ważny. I ponieważ ja nie wypisuję wszystkich wersetów jak leci, no bo musiałbym czytać bardzo dużo tych naprawdę wersetów, a i takich będę dużo czytał, więc stąd zachęcam, żeby samemu sobie sprawdzać kontekst. Ale to będzie o grzesznikach w kościele. Okej, okay, dobra. I 2 Koryntian, 4 rozdział od 3 wersetu jest napisane tak. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną. I potem mówi, w których Bóg tego świata zaślepił umysły. I chciałbym skupić się właśnie na tym sformułowaniu. Ewangelia jest zakryta dla nich, ponieważ Bóg tego świata zaślepił umysły. Czyli miał wpływ na umysł, aby zaślepić umysł na tyle, że Ewangelia jest zakryta. Że nie dopatrujemy się w niej tych dobrych wiadomości. Że nie widzimy w Ewangelii, w tej dobrych wiadomościach dla nas, nie widzimy nic dobrego dla nas. I on tutaj mówi o niewierzących. Tak, owszem, on mówi to do niewierzących. Ale również Bóg tego świata próbuje zaślepić umysły wierzących, aby nie widzieli Ewangelii. Aby nie byli skupieni na tym dziele krzyża, aby nie rozumieli, na czym polega przesłanie tych dobrych wiadomości dla nas. Tak, żebyśmy żyli ciągle w nieświadomości, jak jest napisane w innych wersetach. A więc chciałem tylko to przybliżyć i zaznaczyć, że on mówi o umyśle. Zaślepił umysły. Czyli umysł może być zaślepiony i nie widzieć prawdy, przesłania prawdy. W ogóle prawda w Nowym Testamencie to jest tak naprawdę Ewangelia. Kiedy jest mowa o prawdzie, bardzo... Ja już tłumaczyłem to, dlaczego nie będę to tłumaczył. Ja jedynie to przypominam w innych kazaniach albo prywatnie mogę powiedzieć, jeśli ktoś ma pytanie, dlaczego tak uważam, bo konkretne wersety o tym na to wskazują, o tym mówią. I wszędzie, gdzie jest mowa o prawdzie, prawda, ona zawsze pokazuje to, co jest naprawdę. A diabeł zawsze chce oszukać nas w naszej głowie, żebyśmy nie wierzyli w prawdę. Jak to się odbywa w praktyce? Na przykład, ty wiesz o tym, że ty jesteś sprawiedliwością Bożą, ponieważ na to wskazuje wiele wersetów w Nowym Przymierzu. I ty to widzisz. Natomiast ty patrzysz na swoje życie i diabeł, który próbuje zaślepić umysły, on stwierdza, nie, to nie jest prawda, że ty jesteś sprawiedliwością. I zaczyna ci wskazywać inną prawdę. I ty wtedy desperacko potrzebujesz, aby Bóg rozświetlił twój umysł na tyle przez swoje słowo, przez to, co ma dla ciebie w swoim przesłaniu prawdy, żebyś ty to kłamstwo pokonał prawdą. Żeby znów dla ciebie tu w głowie świeciła prawda, a nie oszustwo, które on, diabeł, próbuje w jakiś sposób wytworzyć, pokazać ci. Albo o tobie samym, albo o innych, albo o twoim życiu, albo o Bogu. Celem diabła między innymi jest to, aby pokazać, jaki Bóg jest zły. Jego celem jest to, żeby zniekształcić obraz Boga i pokazać, żebyś ty nie wierzył w tego prawdziwego. I dlatego tu dalej jest napisane, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Chodzi o to, żeby obraz Boga był zniekształcony, żeby Bóg był tym nieprawdziwym, którego ty wierzysz. Diabeł nie ma problemu z tym, że ty wierzysz w Boga, który jest nieprawdziwy, który nie jest dobry, który cię odrzuca, który interpretuje ciebie na podstawie twoich uczynków. I okej, no dobra, ale na przykład ty możesz powiedzieć, Romek, okej, ty twierdzisz, że my jesteśmy sprawiedliwi, tak, ale zobacz, są grzesznicy w kościele też, tak, którzy jawnie grzeszą. O tym nawet wspomina apostoł Paweł. Bardzo wyraźnie o tym mówi. Na przykład w 1 Koryntian 5, od pierwszego wersetu. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was. W ogóle szok. A w ogóle jakich wersetów my dotykamy, nie? Zawsze to o łasce Bożej, o sprawiedliwości. Teraz będzie o grzechu. Wreszcie nikt nigdy już nie zarzuci, że nie głoszę o grzechu. No bo zawsze, no ty tylko o łasce głosisz, a o grzechu nic. O, właśnie mówię o... Właśnie mówię o grzechu dzisiaj. To jest historyczny moment. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was. I to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan. Że ktoś ma żonę swojego ojca. O, szok. To jest 1 Koryntian 5 od pierwszego wersetu. A wy wbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty wśród was ten, kto się dopuścił tego czynu. Gdzie jest łaska? Gdzie jest łaska? Apostole! Tyle mówisz o łasce i nagle... Co? Aby został usunięty wśród was ten, kto dopuścił się tego czynu? Nie potraktowałeś go na podstawie łaski. Ja bowiem nieobecny ciałem, to jest trzeci werset, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. Kurczę, jaki hardkor, gdzie jest łaska, gdzie jest łaska? I potem piąty, ja delikatnie przeskakuję, żeby zaoszczędzić czas. Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Jejku, przepraszam, mnie to śmieszy, no bo z jednej strony my przyzwyczailiśmy się, znaczy wy pewnie się przyzwyczailiście oraz te osoby, które słuchają tych nauczeń, ludzi, którzy głoszą Ewangelię łaski, przesłanie o zbawieniu, o doskonałym krzyżu Jezusa, o tym, że jesteśmy sprawiedliwi i tak dalej, a tu nagle takie wersety w Biblii. Tak, one są w Biblii i też mają swoją ważność i wartość. Nie wolno je pominąć, skoro są. Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony. Co? Jak to? Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby co? Był zbawiony duch? Jak to? Przecież oddajemy go szatanowi. Do piekła, ty grzeszniku. Idź do piekła, ty śpisz z... Kim? Boże, ciągle zapominam. Z żoną swojego ojca. Do piekła, grzeszniku. A on tu mówi, żeby duch był zbawiony. Żeby duch był zbawiony. Macocha. Czyli swoją macochą mieszka, że tak ujmę to. A on mówi, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Aha. Czyli duch będzie zbawiony? Dlaczego? Przecież to jest grzesznik nieszczęsny. Przecież on popełnia okrutny grzech, nie? Że wśród pogan nawet o tym nawet nie słychać, że takie rzeczy się dzieją. Tak? Czy jakby czujecie, jaka jazda? Że nawet on mówi, że wśród pogan, znaczy on mówi w ogóle tutaj, w tym pierwszym wersecie, słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was. Czyli nie tylko chodzi o tego jednego kolesia, tak, który śpi z macochą, tylko chodzi w ogóle, że się słyszy o nierządzie, który jest w tym kościele. Tak? I to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan. I potem dziewiąty werset. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami. Słyszycie, jakie przesłanie tutaj ma apostoł Paweł? I potem, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat.
Czyli on mówi, nie chodzi mi o rozpustników, którzy są w świecie, żeby nimi nie przestawać. No skoro Jezus z nimi przestawał, tak? On ich przytulał, chołubił, akceptował. Oni jedli razem z nim przy jednym stole. Taki był niesamowity Jezus, nie? A ten mówi, ale nie z rozpustnikami tego świata. Czyli nie chodzi mu o ludzi, którzy są w świecie. Ale chodzi mu, teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Kurde. Jaki hardcore. Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? On ma na myśli w świecie, tak? Poza kościołem. Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych. Jejku, jakie straszne to słowa apostoła Pawła, nie? I dobrze. I my teraz myślimy, o, koleś ma rozdwojoną jaźń. Mówi, nazywa nas sprawiedliwymi, ludzi, którzy są w kościele, a teraz mówi takie rzeczy. No jak, no, z rozpustnikami, którzy popełniają te grzechy, nawet nie obcujcie, nawet nie jedźcie. Albo na przykład w Galacjan mówi zupełnie już co innego, bo mówi, bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Albo korektujcie takiego w duchu łagodności, a dosłownie to słowo oznacza w Grece naprawiajcie. Tak jak ojciec naprawia zabawkę synkowi, bo coś się popsuło, tak i wy takiego naprawiajcie w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czyli z jednej strony on pokazuje obraz taki, nie, że z takimi nawet nie jadajcie, a tutaj jeśli przydarzy się komuś, oczywiście jest różnica, ja może od razu powiem, jaka jest różnica i potem przejdę dalej, dalej będzie jeszcze ciekawiej, a różnica jest taka, że on w Koryntian 5, 1 Koryntian 5, drugi werset mówi, a wy wzbiliście się w pychę i zamiast tak się smucić. On najpierw nazywa grzech, on pokazuje, on w ogóle wiecie o tym, że poganie nie mieli prawa. Prawo Mojżesza nie miało wpływu na pogan. Oni nie wiedzieli, że to im samym szkodzi, na przykład spać z własną macochą. Albo, że kraść to szkodzi. Albo, że mówić fałszywie na swojego bliźniego, że to szkodzi. Oni nie mieli takiego pojęcia, ponieważ u nich nie funkcjonowało prawo Mojżesza. Prawdopodobnie oni mieli swój system wartości, tak? Ale to nie było wydzielone tak elegancko, tak na kamiennych tablicach, jak prawo Mojżesza, które było po prostu dane, po prostu czarne na białym. Masz, jest, koniec. Jakby nie ma tu pola do popisu. Nie, poganie nie mieli w ogóle takiego zrozumienia. Więc często, dlaczego apostoł często nazywa pewne rzeczy, że na przykład kto kradnie, niech już nie kradnie. Dlaczego on to mówi? Bo do pogan często oni nie rozumieli tego, że to nie jest okej. Oni byli nowonarodzonymi osobami, którzy kochali Jezusa, ale z racji ich kultury, wychowania, mentalności, którą posiadali, dla nich nie było to takie oczywiste, że kraść to jest źle. Dla Żydów to było oczywiste, tak? Ponieważ oni znali te przykazania na pamięć, oni znali Tory na pamięć, więc tym bardziej przykazania znali na pamięć. Natomiast dla pogan to nie było nic, jakby nie kradnie. No, dlaczego nie kradnie, no stary? No, przecież to tak pięknie leży, no. No jak? No to leży i ja... A, właśnie, sobie przypomniałem, czy ktoś z was może zgubił 100 zł? Co? A to dobrze, to ja ci potem oddam, nie ma problemu. Jeśli ktoś zgubił 100 zł, to dajcie mi znać, bo pod bramą, jak w ten czwartek wy wychodziliście od nas z domu i ja potem wyszedłem z psem, patrzę, 100 zł leży. Ja, 100 zł. No tak, ale jak ci ktoś zgubił, to ja jakby co mam je, żeby je zwrócić. Więc złodziej, bo ty mówiłeś wcześniej, że to nie ty, więc dlatego ja cię już nie biorę pod uwagę.
Więc dlatego, słuchajcie, poganie nie widzieli po prostu, że kraść jest źle. Więc nie dziwcie się, kiedy Paweł często kościołowi, który był wśród pogan, no mówi o tym po prostu, słuchajcie, no ludzie, no to nie jest dobrze kraść, tak? Że nowa natura ku temu, a oni, ponieważ oni tego nie wiedzą, oni nie wiedzą o tym, jak to jest. Oni żyją nową naturą, ale ponieważ mentalność, myślenie pozostało stare, no to oni nie wiedzą, że to nie jest okej, okay, tak? Więc dlatego Paweł często mówi o przemianie myślenia. Ale okej, okay, to jest jakby jedno z takich po prostu przy okazji tego, co chciałem powiedzieć. I tutaj on mówi, najpierw mówi o tym, że słyszy się o nierządzie, potem wśród was, że nawet poganie tak nie grzeszą, jak wy grzeszycie, że nawet ktoś śpi z swoją macochą, i potem on mówi, że wy wzbiliście się w pychę, zamiast się smucić. Czyli co oni robili? Co ci ludzie konkretnie robili? Oni mówili, okej, wszystko nam wolno. My możemy grzeszyć na różne sposoby. Łaska Boża, Bóg nam wybaczył, więc my możemy teraz robić to, ile wlezie. Dlatego Paweł Rzymian, 6 rozdział mówi, że łaska nie jest przyzwoleniem na grzech. To nie o to chodzi, że ty masz łaskę, żeby teraz grzeszyć ile wlezie, bo mi grzechy zostały wybaczone. Tak, zostały ci wybaczone na krzyżu. Jezus umierając mówi, wybacz im Ojcze, oni nie są świadomi, nie wiedzą, co robią. Tak, ale to nie jest ofiara po to, żebyś ty teraz jeszcze bardziej wpadał w grzech. Na odwrót wręcz. Ofiara powoduje, że ty chcesz wychodzić z grzechu. Dlatego on, apostoł często wspomina i mówi, że dlatego jeśli kradłeś, nie kradnij. Jeśli robiłeś tam złe rzeczy, nie rób tego złego. Bo masz inną naturę, więc nie rób. Zresztą my do tego dojdziemy. Ale oni tutaj wzbyli się w pychę. Oni uważali, że wszystko okej. Okay. W Koryncie to był ogromny kościół. Według tego ja czytałem jakiś o historii kościoła książki, to rozumiem, tak zrozumiałem, że to był ogromny kościół w Koryncie. Tam było masę przeróżnych ludzi, różnej kultury, różnego zrozumienia światopoglądu, mentalności i tak dalej. Więc różni ludzie w różny sposób myśleli i prawdopodobnie byli również tacy, którzy wierzyli owszem w Boga, wierzyli w Jezusa, ale uważali, że to normalka jest żyć takim życiem, jakim żyli. Między innymi był ten koleś, który spał z własną macochą. Prawdopodobnie, bo jego ojciec umarł, tak? Więc on wziął macochę jakby do siebie i stwierdził, a no to jest jakby, jest fajnie, nie? Żeby już się nie wkręcać. I oni nie mieli w sobie, okej, ja zgrzeszyłem, ja robię coś złego, ale czuję, że to nie jest dobre. Oni nie mieli czegoś takiego. Tak? Czy jakby czytelnie w miarę to mówię? Tak? Tak? Że to chodzi o to, że to nie była postawa, kurczę, znowu mi się przydarzyło. Niedobrze, to przeczy mi. To przeczy mojej naturze. To nie jest to, co jest dobre. Że ja czuję, że... A oni nie, oni na odwrót wzbili się w pychę. Czyli twierdzili, aha, nic się nie dzieje, stary. Wszystko jest okej, on nas zbawił na krzyżu. My wierzymy, zobacz, my mamy cuda. Mamy znaki tu w kościele. W językach mówimy, prorokujemy. Wzbili się w pychę. I on mówi, a wy wzbiliście się w pychę, zamiast się smucić. I to jest ciekawe o tym smutku, bo w innym miejscu on przypomina coś o smutku. 2 Koryntian 7:10, on wspomina o smutku i on mówi, bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. Czyli smutek, który jest od Boga, ty widzisz, że coś nie halo, że źle postępujesz, że źle żyjesz. To ten smutek, który masz, on jest od Boga. Ale ten smutek, on przynosi pokutę. I słowo pokuta, żeby była jasność, od razu na dzień dobry chcę powiedzieć, że to nie jest Panie, wybacz mi, wybacz moje grzechy, wybacz. Pokuta to jest, kiedy ty odwracasz się od grzechu, na przykład ten mikrofon to grzech, ty odwracasz się 180 stopni, nie 360.
180 stopni odwracasz się i idziesz w innym kierunku. To jest pokuta. Pokuta to jest wtedy, kiedy konkretnie słowo pokuta oznacza metanoia, czyli zmiana, przemiana umysłu. Problem polega na tym, że chrześcijanie nawrócili się, przyszli do Jezusa. Okej, ja już pomijam tych, którzy nie wierzą w to, że oni są sprawiedliwi. I oni próbują własnymi czynami, wysiłkiem spokutować przed Bogiem za grzechy, myśląc, że Bóg im wybacza, bo oni tak ładnie proszą o wybaczenie. Bóg nie wybaczył ci grzechów, bo ty prosiłeś tak ładnie o wybaczenie, bo ty miałeś skruszone serce. Bóg wybaczył ci, bo Jezus umarł zamiast ciebie na krzyżu. Wiecie, że w mentalności Żydów było tak, że jakbyś nie przepraszał Boga za swoje czyny, to nic nie dało. Musiałeś przynieść baranka na ofiarę, któremu kapłan podrzynał gardło, żeby krew się lała. I ta krew dopiero chowała twój grzech przed Bogiem. Za każdy grzech musiała być przelana krew. I ponieważ za każdy grzech musiała być przelana krew, dlatego Jezus umarł zamiast ciebie na krzyżu, żeby dzięki Jego ofierze przebaczenie do ciebie przyszło. I Hebrajczyków 10 mówi, że On to zrobił raz i na zawsze przez swoją ofiarę. Dlatego On nie musi już umierać ponownie, tam jest tak napisane. I dlatego właśnie, do kolegi machnąłem, i dlatego właśnie On umarł raz na zawsze swoją ofiarą, przelaniem krwi, zgładziwszy twój grzech. A więc my musimy to rozumieć, tak? Dzięki temu my wiemy, że jesteśmy sprawiedliwi. Dzięki temu my rozumiemy to, że Boża miłość mieszka w nas, a my sami jesteśmy ugruntowani w Jego łasce, w Jego miłości. I tak jest, natomiast nasze myślenie potrafi być zaślepione. I dlatego On mówi, że wiadomo, kiedy myślenie jest zaślepione, to co może się pojawić? Grzech. Ponieważ nie widzisz prawdy Ewangelii, nie dostrzegasz tego, że masz nową naturę, nie dostrzegasz tego, że jesteś nowym stworzeniem w tym momencie, na przykład przychodzi pokusa, ty jesteś oszukany i przez to, co się wydarza, upadasz w grzech. Różnica między Koryntian a Galacjan jest taka, że w Koryntian oni wpadli w dumę. I Paweł mówi, że nie było w nich tego smutku, który prowadzi do zmiany myślenia. Tak? Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu. Przychodzi zmiana myślenia i ona wskazuje ci na zbawienie, ku zbawieniu. Ono prowadzi cię do zbawienia. Do zbawienia, nie do potępienia. Na krzyżu dokonało się zbawienie. W krzyżu jest usprawiedliwienie. Czyli pokuta prowadzi ciebie nie do tego, żebyś ty czuł się jako teraz grzesznik, tylko pokuta ci wskazuje, jesteś sprawiedliwy. Na tym polega pokuta. Funkcja pokuty jest taka, żeby przywrócić ciebie znów z powrotem do prawdy Ewangelii. Nie, żebyś przepraszał. O, przepraszaj. Jeśli, ja nie jestem przeciwko przepraszaniu. Jeśli czujesz w sercu, że chcesz Boga przeprosić za swój grzech, to wołanie twojego serca to jest twoja relacja z Bogiem. Rób to jak najbardziej, ale to nie twoje przepraszanie Boga zgładziło twój grzech. Tak jak Żydzi, ile by nie pokutowali, w sensie przepraszali, ile by nie wołali, nie robili tych wszystkich rzeczy, musiała być przyniesiona ofiara, żeby krew była przelana. Dopiero krew powodowała przebaczenie. Bez krwi przelanej Bóg w ogóle nie rozpatrywał twojej sprawy. Ty przychodząc do kapłana z najlepszą owieczką, jaką miałeś w jakiejś sprawie, ty dawałeś owieczkę po to, żeby Bóg, oni przychodzili, mieli jakąś sprawę do Boga. Ktoś prosił o swoją rodzinę, ktoś o jeszcze coś. Oni przynosili tą ofiarę, oni wierzyli w to, że On, poczując woń, zapach tej ofiary, On wtedy zlituje się i rozwiąże mój problem. A Bóg taki nie był z założenia. On kochał ich, tylko oni w swoim myśleniu tego jeszcze nie rozumieli.
Dlatego musiał objawić się Syn Boży, przyjść na tą ziemię, żeby pokazać, ja umieram za was na krzyżu. Ty nawet się nie urodziłeś jeszcze, a ja już za ciebie umarłem. Ty jeszcze nie poprosiłeś o wybaczenie, a ja już tobie wybaczyłem. Czy przyjmujesz więc to wybaczenie? To już jest inna sprawa. Ale ja tobie wybaczyłem. O tym mówi 2 Koryntian 5, że Bóg świat ze sobą pojednał, nie poczytując ludziom grzechu. Dokładnie to samo, co on zrobił. On zrobił to, o co prosił go Jezus, umierając na krzyżu. Nie poczytaj im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Tak? Dokładnie to samo. A więc problem tylko polega na tym, że jedni w Kościele żyją w pysze i w dumie, nosząc się ze swoim grzechem i nie czując potrzeby Zbawiciela, uważają, że ha, albo niektórzy czują, mówią, a on mi i taki już wybaczył, tak? I dlatego takich oddajcie szatanowi na pożarcie ciała, bo Bóg ich zamierza i tak zbawić. To jest jego cudowna łaska. Szok, że on nie mówi, odseparujcie takiego, bo on i tak już pójdzie do piekła i tak dalej. On mówi, dajcie takiego na pożarcie szatanowi. Okej, szatan pożre jego ciało, natomiast jego duch będzie zbawiony. To jest cudowna łaska Boża. Tak? Ojejku. Dobrze. Bo smutek, który jest od Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czyli przynosi zmianę myślenia, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. Nie pozwól, aby smutek ze świata męczył twoją duszę. Bo on przynosi śmierć. Nie pozwól takich rzeczy. Szybko rozprawiaj się. Jeśli wiesz, że po prostu gdzieś na tobą ciąży jakaś wina, nazwijmy to, to co ja mogę powiedzieć to, co ja robię. Ja w takiej sytuacji, okej, zgrzeszyłem. No nie mogę zaprzeczyć. Tak? Stał się grzech, który zrobiłem niewłaściwie. To był grzech i nie powinno się tak robić. I co w takiej sytuacji ja robię? Ja w takiej sytuacji przychodzę do Boga i mówię Mu po prostu to, dokładnie to, co się wydarzyło. Okej, tak się stało. I od razu mówię, ale dziękuję Tobie, że dałeś mi sprawiedliwość. Co ja robię? Ja pokutuję. Ja zmieniam swoje myślenie. Ja rozumiem to, że moja sprawiedliwość jest wynikiem tego, co On dokonał na krzyżu. I przez to, że ja rozumiem, to On dokonał tego na krzyżu, ja jestem sprawiedliwy. Bo inaczej, jeśli ja bym tego nie spokutował, to z czym bym ja chodził w sercu? Ja bym, zgrzeszyłem. Ojejku, no nie powinienem był tego zrobić. Czyli ciągle w potępieniu. Ciągle w poczuciu tego, że ja jestem nie okej. I skupieniu na sobie. Dokładnie. Grzech przez prawo koncentruje ciebie na sobie, bo prawo ci zadaje pytania. Czy kradłeś? Czy robiłeś te rzeczy? Czyli co ono robi? Ono skupia ciebie na tobie. Tak? Ale ty rozumiesz to, że nie na podstawie prawa jest zbawienie. Że zbawienie nie jest wynikiem tego, że ja wykonałem uczynek. Zbawienie jest wynikiem tego, co on zrobił. A więc nie pozwalasz już prawu definiować ciebie. Dlatego Bóg chciał, i cały Galacjan o tym trąbi, że my nie mamy już żyć według prawa, na podstawie prawa. To nie prawo nas definiuje, to jego ofiara. Bo kiedy przychodzi pokuta, w trakcie pokuty, czyli zmiany myślenia, my stwierdzamy, ja będę patrzył na siebie tak, jak Bóg na mnie patrzy, mimo że przed chwilą zgrzeszyłem. Czy ja jestem święty, mimo że przed chwilą, 10 minut temu zgrzeszyłem? Tak, ja jestem święty. Bo mnie nie definiuje mój czyn. Mnie definiuje Jego czyn. I wtedy znów twój wzrok z ciebie samego przechodzi na Jezusa. Nie koncentrujesz się na sobie. Ale idźmy dalej, żeby nie tracić czasu. I teraz tak. Już czytałem o tym, że w Galacjan jest napisane, bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Czyli nie każe oddać szatanowi, tak? Tylko każe poprawiać, reperować brata. Czyli dać mu miłość po prostu i wskazać mu na prawdę Ewangelii. Na to, kim on jest naprawdę, ten ktoś, który akurat miał upadek. A nie, żeby go potępić.
Ta różnica jest taka, że ten ktoś nie ma dumy w sobie. Tak? Dlatego, że nie ma dumy, tak jak tamci, oni byli pyszni. Oni pysznili się, że im wolno. Paweł gdzieś mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest korzystne. I oni być może brali te słowa, wszystko mam wolno, polej! Okej, okay. No dobra. I przychodząc dalej, Efezjan 4 teraz, od 17 wersetu. Pamiętajmy, że pokuta to jest przemiana umysłu, zmiana myślenia, metanoia, tak? A więc dalej na tych torach jakby dalej będę jechał tymi torami. To więc mówię i zaświadczam Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie. Co on ma na myśli? Okej, wy jesteście pogani. Poganie wy jesteście poganami, którzy się nawrócili, tak? Ale... Przepraszam, to ja po prostu się rozpraszam, ale nie, spoko. Nie przyjmujcie się moim rozproszeniem. Ja będę musiał po prostu więcej... Efezjan 4:17. Ona cię chce oddać szatanowi. Ona chce mnie podsążyć. Ale dopiero później. Okej. No, po prostu mi jest ciężko jakby się... Facet to jest proste, że tak powiem, urządzenie. Nie tak jak kobieta, która ma milion półek, jak Gungor tam gdzieś mówił. Tylko jedną ma, z której korzysta obecnie w jednym momencie. Ja właśnie korzystam z tej jednej. Dlatego nie umiem być skoncentrowany we wszystkie strony jednocześnie, że tutaj, nie wiem, to, tam, tamto jednocześnie, a jednocześnie mówię kazanie. To jest naprawdę bardzo trudne. Kiedyś mam nadzieję, że Pan wam to pokaże, jak to jest być facetem. Dajcie mi już mówić. Okej. Okay. O ludzie. Bracia w internecie i siostry, wybaczcie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Okej, okay, tak więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują poganie w próżności ich umysłu, tak? To jest śmieszne, ale on jakby, że on musi o tym mówić, bo można by było pomyśleć, no tak, no przecież wy wszyscy jesteście chrześcijanami, po co wam mówić o tym, żebyście nie postępowali jak poganie, tak? No przecież wy to sami możecie wiedzieć już od Boga, na przykład. Tak, owszem, i na pewno część takich ludzi to widziała od Boga, bo Bóg ich przekonywał w sercu, że coś robili niewłaściwie, tak? Natomiast, ponieważ ich myślenie było niezmienione, ich serca były odmienione, oni mieli nową naturę, oni byli nowym stworzeniem, ale umysł był nieodmieniony. Oni mieli swoją mentalność, która z dziada, pradziada była przekazywana, gdzie mieli swoje regulacje prawne i niekoniecznie to były takie jak w Izraelu, niekoniecznie tak dobre, tak doskonałe, no, chociaż z tą doskonałością to różnie bywało. I on mówi tutaj, że oni tak postępowali w próżności ich umysłu. Więc chcę, żebyśmy skupili się teraz na tym próżności umysłu, podobnie jak ten pierwszy werset, który dzisiaj czytaliśmy. I potem, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy. Zauważcie, że on mówi tutaj o przemianie umysłu ciągle. On mówi, że oni mieli przyćmiony rozum, czyli mieli zaćmienie, no, nie rozumieli, że coś nie wydarzało się w ich myśleniu, że oni tego nie rozumieli. Oni nie mieli wiedzy, tak? Obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca. My czytaliśmy tam w Hebrajczyku, że ten, kto ma zatwardziałe serce, on nie może otrzymać wiary od Boga, bo ma zatwardziałe serce. On musi być szczery przed Bogiem, żeby otrzymać tą wiarę. A więc przez to oni tacy byli, to miało na nich wpływ i potem oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście. On mówi ciągle o tych innych poganach. Dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. I teraz on mówi, lecz wy, 20 werset, lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Co on ma na myśli? Nauczyć się, to znaczy przyjąć pewną wiedzę. To znaczy przyjąć informację, zaaplikować informację do swojej głowy, do swojego myślenia. Ale nie tylko to,
lecz nauczyć się to również nauczyć się i robić tak, jak się nauczyłeś, tak? No bo nauczyłeś, o widzę, że już się nauczyłeś, bardzo dobrze wbijesz gwoździe na przykład, tak? Czyli ten młody człowiek na przykład przyjął naukę ojca, który uczył go wbijać gwoździe i on już się nauczył. Po czym ojciec, tata może to stwierdzić? No bo widzi, jak on wbija te gwoździe, tak? Czyli chodzi o to, żeby nie tylko się uczyć, ale żeby się nauczyć. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Czyli on wskazuje, okej, poganie mają przyćmiony rozum. Oni mają nieodmienione myślenie. Oni mają niewiedzę, oni nie znają Chrystusa, nie znają Jezusa. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Czyli co znaczy nauczyć się? Zaaplikować informacje do głowy. Przyjąć pewien system myślenia, który będzie funkcjonował w nas. I teraz, jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą. Zobaczcie, ile tutaj mowy jest o przemianie umysłu. On mówi, jeśli tylko słyszeliście Go, czyli żeby mieć informację, tak, żeby posiadać informację, trzeba ją usłyszeć, no albo przeczytać oczywiście, ale między innymi usłyszeć i byliście pouczeni przez Niego, czyli co to oznacza? Czyli, że On dał wam jakąś naukę, tak? Zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Czyli zgodnie z prawdą, czyli co to oznacza? Na każde kłamstwo, żeby wykorzenić kłamstwo z twojej głowy, jest potrzebna prawda. Nie wykorzenisz kłamstwa nakładaniem rąk podczas modlitwy z twojej głowy. Nie wykorzenisz kłamstwa, nie wiem, jaki jeszcze, wypędzaniem demonów z ciebie. Nie wykorzenisz kłamstwa jeszcze w jakiś sposób. Tam, gdzie jest kłamstwo, tam musi być prawda. Tylko prawda ma siłę, aby pozbyć się kłamstwa. A więc my aplikujemy tą prawdę, jaka jest w Jezusie. Jezus, który jest tak naprawdę prawdą, tak? Bo On tak o sobie mówi. On ma na myśli tak naprawdę Ewangelię tutaj. Wiele kontekstu, jeśli my będziemy badać, co mówi apostoł Paweł, my zrozumiemy, że to właśnie on mówi, kiedy mówi prawdę, ma na myśli Ewangelię. I teraz, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić siebie starego człowieka, które ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. On mówi, okej, jeśli więc jest u was poprzednie postępowanie, czyli takie postępowanie, jakie miało miejsce, kiedy byliście jeszcze poganami, to co powinniśmy zrobić? Zrzucić siebie starego człowieka. I co ma na myśli? Oczywiste jest w kontekście, który czytamy, że ma na myśli, żeby zrzucić myślenie starego człowieka. Żeby nie myśleć już w taki sposób, jaki ty kiedyś miałeś w sobie. Żeby już to nie było w życiu twoim, jeśli nawet zdarzy ci się upadek, że ty wtedy chodzisz załamany, potępiony, w potępieniu, myśląc, jaki ja jestem beznadziejny. Tak było wtedy, kiedy byłeś w starym życiu. To tak sobie myślałeś. Przeżywałeś frustrację z powodu tego, że tobie się nie udaje coś w życiu, że ty jesteś niestały w różnych kwestiach, że nie żyjesz tak, jak należałoby żyć, że pijesz za dużo alkoholu, że robisz tam inne przeróżne rzeczy. I on mówi, tak myśleliście wtedy, a teraz rzućcie to myślenie starego człowieka. Skąd wiem, że on mówi o odrzuceniu starego człowieka? Bo ty nie jesteś sam w stanie zrzucić samego starego człowieka z siebie. To może zrobić tylko Jezus, umierając za ciebie na krzyżu. Ty nie jesteś w stanie pozbyć się starego człowieka. Jezus, umierając na krzyżu, dał ci sprawiedliwość, a na siebie wziął twojego starego człowieka. Twoją grzeszną naturę, jak mówi o tym 2 Koryntian 5,21. A tutaj oczywiste z kontekstu jest to, że on mówi o zrzuceniu myślenia starego człowieka. Skąd jeszcze o tym wiem? No bo na przykład Rzymian mówi, że nasz stary człowiek umarł. Czy Paweł ma schizofrenię? Jeden raz mówi tak, drugi raz inaczej. Czy my nie powinniśmy rozumieć w kontekście, co on czyta? Co on do nas napisał tutaj? Że skoro on mówi gdzie indziej, tam, on mówi nie tylko to w Rzymian, on mówi też i w Kolosan na przykład o tym. Jeśli więc Rzymian, on napisał, że wasz stary człowiek umarł, został pogrzebany,
uważajcie siebie za martwych, on mówi, dla grzechu, tak? To tutaj on nagle stary człowiek się wskrzesił i ty masz go z siebie zrzucić, tak? Nie, to chodzi o myślenie. Ponieważ stary człowiek umarł, będąc przybity z Jezusem do krzyża, ale myślenie pozostało. Tak? I dlatego dalej on mówi i odnowić się w duchu waszego umysłu. 23 werset. Czyli co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić siebie myślenie starego człowieka i odnowić się w duchu waszego umysłu. Chodzi o przemianę umysłu. Tak, żeby twój umysł zatrybił, zrozumiał. Tak, żebyś ty zaczął, rozumiejąc prawdą, nie poddawać się tym różnym kłamstwom, które w jakikolwiek sposób próbują cię atakować. Ja nie mówię już o pozwoleniu na grzech, bo to już sprawa jasna jest, tak? My rozumiemy, my jesteśmy wychowani w kulturze 10 przykazań. Cały katolicyzm o tym non-stop nam trąbi. Więc my generalnie rozumiemy, co jest dobre, a co złe. Nie tak jak poganie, którzy nie mieli takiego systemu wartości. Jakiś mieli, ale nie taki. Nie 10 przykazań nie mieli. Tak? Więc dlatego oni, im często Paweł wspominał, że to nie jest okej, że robicie to, tamto i tamto. Mimo, że oni byli nowonarodzonymi ludźmi. Ale ponieważ ich myślenie było niezmienione, oni musieli dojść do tego. Wiecie, jak ciężko zmienić myślenie człowieka? Na przykład popatrzcie na starszych ludzi. Jak ciężko przekonać na przykład moją babcię, że będzie jej wygodniej, jeśli ona będzie na przykład, no nie wiem, używała elektrycznego czajnika, a nie takiego stawianego na gaz. No, na gaz. Tak się mówi. Niektórzy potrzebują też zmian myślenia. No dobra, w każdym razie ciężko przekonać się starszych ludzi. Wiecie, o co chodzi, nie? Że takie coś jest, że jak człowiek już jest starszym człowiekiem, no to już po prostu ma swoje zrozumienie, no i nijak, no nie da się, panie, no. Choćby skały, to nie dałoby się. I ciężko nam też w niektórych kwestiach przekonać się, wiecie, o co chodzi, nie? Że zaaplikować, zrozumieć, ale Ewangelia ma tą moc. Tylko Bóg przez Ducha Świętego potrafi tak przedstawić Ewangelię. My dzięki niej uczymy się Chrystusa i wtedy poddajemy każdą naszą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Kojarzycie, taki werset jest, nie? Ja go dzisiaj tutaj nie mam, ale taki jest. I potem, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyobleć się w nowego człowieka. I oczywiste jest to, że on, to jest 24 werset, i oczywiste jest to, że on mówi o myśleniu nowego człowieka. I przyobleć się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Czyli on mówi, jak macie odnowić swój umysł? Tak, żebyście myśleli, jak myśli nowy człowiek. A jak on myśli? Że jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Czyli co oznacza przemiana myślenia? Patrzeć na siebie jako na sprawiedliwego i świętego. Nie dając możliwości grzechowi za pomocą zakonu definiować ciebie. Ponieważ w twoim sercu nastąpiła chęć żyć świętym życiem. Ty chcesz tego. Ty nie masz poczucia, Jezus umarł za mnie, wybaczył moje grzechy, mogę grzeszyć. Tobie do łba to nawet nie przyszło. No skoro on umarł, to teraz mogę grzeszyć, tak? Nie, no oczywiście, że nie. Ty masz czyste serce, ty nie chcesz tego. Problem polega na tym, że tracimy tą trzeźwość i przez to, że ją czasem tracimy, upadamy, mamy upadki. Ale co wtedy mamy jeśli widzimy, że ktoś tak robi? W duchu łagodności przypominaj, okej, upadłeś, ale pamiętasz, że jesteś święty. Pamiętasz, że jesteś sprawiedliwy. Pamiętasz, że Bóg umarł zamiast ciebie. Ty jesteś na tyle cenny dla Niego, że On umarł zamiast ciebie. I potem werset 27, ja przeskakuję. Nie dawajcie miejsca diabłu. I tutaj, kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Czyli on mówi, okej, kto kradł, jeśli wy jeszcze, drodzy poganie, tego nie rozumiecie, nie wiecie o tym,
tak? A kradniecie, no to mówię wam, to nie jest okej. No bo ktoś cierpi. Ktoś miał na przykład pensję, ale ty mu ukradniesz. No co z tego, że ty będziesz szczęśliwy i będziesz się cieszył, bo masz kasę, jak ten twój bliźni będzie cierpiał, tak? Ponieważ tej kasy nie ma. Dlatego, że nie ma tej kasy i jemu jest ciężko. To chodzi o łaskę. Chodzi o to, żebyście dawali teraz tą łaskę, tak? Dlatego jeśli kradłeś, przestań kraść. Bo zmiana myślenia tobie o tym mówi. Ewangelia o tym tobie mówi, tak? I potem niech plugawe słowo nie wychodzi. Czyli nie powoduj swoim słowem, dając komuś osąd. On mówi, a raczej, aby przynosiło łaskę, tak? Chodzi o to, żeby plugawe słowo nie wychodziło z waszych ust, żeby nie nieść potępienia, skoro jako kontrrozwiązanie on daje łaskę. Czyli on mówi w tym Efezjan 4, mówi o przemianie umysłu tak naprawdę, tak? On wie, okej, wie, że oni są zbawieni. On wie, że oni kochają Boga, że mają czyste serca. Tylko oni w to często nie wierzą, bo myślenie nie, bo mają, nie przemieniają myślenie przez Ducha Bożego. Tak? To o to jakby chodzi. Wiecie, bo dlaczego ja mówię o tym? Bo wiem, że wiele ludzi zadaje takie pytanie. Jak ty mówisz, że my jesteśmy sprawiedliwi? Przecież my jesteśmy grzesznikami. Przecież w Jana jest napisane, że ten, kto mówi, że nie grzeszy, to oszukuje sam siebie. I Boga próbuje przy okazji oszukać, tak? I jakby ludzie nie rozumieją, aha, no to co ty twierdzisz, że ty jesteś sprawiedliwy, że ty jesteś święty, tak? To co, ty grzechu nie popełniasz? A to nie jest tego kwestia. To jest kwestia tego, że zbawienie nie jest na podstawie tego, co ja robię. Zbawienie, mam na myśli to słowo zbawienie, które oznacza wszystko, co jest zawarte w tym słowie. Usprawiedliwienie, sprawiedliwość, świętość, czystość, obfite życie, uzdrowienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest zbawienie. Że to nie jest o to chodzi, że ja taki jestem super i dlatego ja jestem sprawiedliwy. Nie, ja po prostu nazywam siebie tak, jak on mnie nazywa. To jest prawdziwa pokora. On nazywa cię, jesteś sprawiedliwy, a ty nie. Ja będę pokorny. Trzeba być pokorny, trzeba stwierdzić, że jestem grzesznikiem. No nie, to właśnie ty wpadasz w pychę. Ciebie trzeba oddać szatanowi na pożarcie, żeby duch był zbawiony. Bo oni wpadli w pychę. To jakby to o to chodzi, że oni grzeszyli i jednocześnie wpadli w pychę i liczyli na to, że będą zbawieni. No tak, owszem, będziesz zbawiony, tak, bo zaufałeś Jezusowi i mimo, że olewasz to, że zaufałem Jezusowi, ja jednocześnie grzeszę, powtarzam swoje grzechy i wcale nie chcę, no, jakby z nich wyjść, tak, no to trzeba oddać cię szatanowi, żeby duch był zbawiony, żeby nie przyszedł moment, nie daj Boże, że się wyrzekniesz Jezusa, że staniesz, nie wiem, zwariujesz, nie wiem, staniesz na placu i wyrzekniesz się go. To by nie było dobre akurat. Więc dlatego to o to chodzi, żeby uznać wyższość przekazu Słowa Bożego. Że tam, gdzie w Jana jest napisane, że ten, kto twierdzi, że nie grzeszy, okłamuje sam siebie. O co chodzi? Bo kiedy przychodzisz do Boga pierwszy raz w swoim życiu i twierdzisz, że nie masz grzechu, no to oszukujesz sam siebie. Bo oczywiste jest to, że każdy zgrzeszył i jest pozbawiony chwały Bożej. Tak? To o to się rozchodzi jemu. A potem on mówi, to wam mówię, żebyście nie grzeszyli. Jan mówi. No to czyli co? Kto mówi, że nie grzeszy, to oszukuje sam siebie, ale to mówię, żebyście nie grzeszyli. No po prostu schiz po prostu. No. Jak tą Biblię czytać? Nie no, mówię to wam, żebyście nie grzeszyli. Czyli okej, nie grzeszcie już. I teraz taki człowiek myśli sobie, no to jak, no to okej, no dobra, no to nie grzeszę. No, chciał apostoł Jan, żebym nie grzeszył, to nie grzeszę. No ale nie mogę powiedzieć, że nie grzeszę, bo jak powiem, że nie grzeszę, no to będę oszustem. No przecież czujecie jakby logikę, tak? To nie o to chodzi. To chodzi o to, że przychodzisz do Boga jako poganin, nie twierdź, że jesteś bez grzechu. Przyznaj, tak, ja jestem grzesznikiem. Ja potrzebuję Ciebie. Sam nie dam rady wyjść z moich grzechów. Ja Ciebie, Twojego zbawienia potrzebuję.
To o to chodzi. I to wam mówię, żebyście już nie grzeszyli, bo jeśli to zrobisz, no to potem już nie będziesz grzeszył, bo będziesz wierzył w Jezusa, bo przyznajesz, tak, ja jestem grzesznikiem i ja przychodzę po zbawienie, wierzę w Ciebie, zbaw mnie. Więc okej, on mówi, dobra, zbawiam Cię, już nie będziesz grzeszył. I dlatego w Rzymian on mówi, że uważajcie siebie za martwych dla grzechu. No to co, ja mam uważać siebie za martwych dla grzechu, a jednocześnie uważać, że jestem grzesznikiem? No przecież to nie trzyma się kupy. Jeśli czytamy już słowo, czytajmy go naprawdę, wgryzajmy się, starajmy się, nie na zasadzie czytamy, a nie rozumiem. Tak jak ja kiedyś czytałem Galacjan i co ja robiłem? Pomijałem to. Co? Jak to? Przecież Bóg dał prawo. A ten mówi nie być pod prawem? Ja nie rozumiem tego. Olewam to. Nie będę to czytał. I kilkanaście lat mojego chrześcijaństwa olewałem ten temat. Jakby na zasadzie wziąłem dla siebie, na tej zasadzie to sobie wziąłem, że no okej, może czegoś nie rozumiem i dalej próbowałem własnymi siłami zapracować na Bożą przychylność. A gdybym to zrozumiał wtedy, że ja nie jestem pod prawem, bo prawo, jak mówi Rzymian 7 rozdział, pobudza nas do grzechu jedynie. Tak ja mam na myśli tych, którzy są nowo nawróceni. A 1 Tymoteusza 1:8-9 mówi, że prawo nie jest dane dla sprawiedliwego. Wprost jest napisane, że prawo jest dobre, jeśli, tam jest napisane, że prawo jest dobre, jeśli. Tak samo pieniądze są dobre, jeśli. Seks jest dobry, jeśli. Nie wiem, jeszcze inne różne rzeczy. To jest neutralna rzecz. Chodzi o to, że prawo jest dobre, jeśli go właściwie się stosuje. Tam jest napisane. I potem jest napisane w 9 wersecie, że jeśli nie używa się, że prawo nie jest dane dla sprawiedliwego, tylko dla. I tam jest wymienione bałochwalców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ktoś, kto w tożsamości jest bałochwalcą, przestępcą, bandytą, ojcobójcą, czy jak tam to się mówi, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego on potrzebuje prawa? Bo prawo musi go zdefiniować jako tego, który potrzebuje zbawienia. To o to chodzi. To jest funkcja prawa. A nie po to, żebyśmy jako sprawiedliwi teraz brali i stosowali prawo do siebie. To nie ty masz doszukiwać się swoich grzechów. To Bóg, Duch Święty, przez łagodność swoją wskaże tobie, że to i to nie jest okej w twoim życiu. On cię poprowadzi w tym. Musisz mieć otwarte serce na Niego i oczywiście, żeby być poddany, tak, koreguj mnie. Tak, Duchu Święty, prowadź mnie, wskazuj mi. Jeśli ktoś cierpi z mojego powodu, na przykład, nie wiem, moja żona, bo ja na przykład, nie wiem, nie wyjmuję prania na przykład i ona musi to robić w kółko, to tak, koreguj mnie, ja chcę tej zmiany. Czyli ja nie wpadam w pychę, że wszystko ze mną jest okej, bo uzdrowienia mamy w Kościele. Ja nie wpadam w tą pychę. Ja, co ja robię? Ja smucę się. Okej, ja widzę, okej, ona na przykład mi mówi, że ja tak cierpię, bo ja muszę to i to i to robić. I co ja mam robić? Ja mam mieć smutek, który jest zastanowieniem. Kurczę, ona cierpi z mojego powodu. Duch Święty, wykorzystując to, pomaga ci uprzemianie myślenia i ty wtedy wiesz, że już co masz robić. Niesamowite to jest. To jest, tak działa Ewangelia w nas. I okej, i ostatnie wersety. Piotra, 1 rozdział, 13 werset. To 1 Piotra jest. 13 werset. Dlatego przypaście sobie biodra waszego myślenia i będąc trzeźwi, ostatecznie nabierzcie nadziei wobec niesionej wam łaski w objawieniu Jezusa Chrystusa. Niesamowity werset. On mówi, dlatego przypaście sobie biodra waszego myślenia. Przypaście, co to znaczy? Pamiętacie, my kiedyś rozmawialiśmy już o tych biodrach myślenia, o tych biodrach umysłu. Chodzi o to, że on nazywa to, żeby ciągle był założony pas prawdy. Pamiętacie Efezjan 6? Załóżcie pas prawdy, tak? Dobrze pamiętam, to był pas prawdy i pancerz sprawiedliwości. Czyli chodzi o to, żeby przypasać się biodra prawdą. Tu ma być założona prawda. Czyli mamy być ugruntowani w przesłaniu Ewangelii. Rozumieć, tak jak to czytaliśmy w Efezjan, po co jest przemiana umysłu, żebyśmy rozumieli, że my jesteśmy sprawiedliwi i święci. To jest wprost napisane, tak?
Efezjan 4:24. I przyobleccie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Czyli ten człowiek jest tak stworzony. Wracając do Piotra, czyli załóżcie ten pas, niech on będzie ciągle założony, ten pas waszego myślenia, czyli ta prawda niech będzie założona. Będąc trzeźwi, nie chodzi o picie alkoholu, chodzi o trzeźwość. Czyli my ciągle rozumiemy, ciągle przemieniamy swój umysł, żeby rozumieć ciągle, jaka jest prawda. To o to chodzi. Ostatecznie nabierzcie nadziei wobec niesionej wam łaski. Czyli ja rozumiem to, że moja nadzieja i tak nie jest w moich uczynkach. Tak? Ja jestem trzeźwy, żeby co rozumieć? Że to łaska wszystko może. Że to łaska mnie przemienia. Że to tędy droga, że to nie ja swoją pracą. Inaczej to koncentracja na sobie, tylko Jego łaska, bo to koncentracja na Nim, na Jezusie. Nabierzcie nadziei wobec niesionej wam łaski w objawieniu Jezusa Chrystusa. Niesamowite. I ostatni werset. Bądźcie jako dzieci posłuszeństwa. Dzieci posłuszeństwa to ci, którzy przyznają się do tego, że wierzą w prawdę. Tak? Nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy. Czyli jak jeszcze kiedyś postępowaliście jak poganie, wy teraz znacie prawdę, że jesteście nowym stworzeniem, to nie jest wasza natura. A więc taka jest droga przemiany człowieka. I grzesznicy w kościele mają to, co mogą zrobić. Jeśli ktoś się uważa grzesznikiem, on musi się zwrócić ku prawdzie. Zrozumieć, że jest sprawiedliwy, że jest święty. Chyba, że jest dumny z grzechu. Chyba, że uważa, że to jest okej. Okay. No to wtedy przyjdź, oddamy cię szatanowi od razu. Na pożarcie. Żeby duch był zbawiony. Malwina to podkreśla. Oddamy cię szatanowi. Dawaj. Przyjdźcie do nas, oddamy was szatanowi. Oczywiste jest to, że jeśli ty nie jesteś pyszny, dumny z tego, że ty żyjesz w grzechu, to wtedy w duchu łagodności jedynie wskażemy ci, jaki jesteś naprawdę, jak widzi ciebie Bóg, ponieważ tylko tą drogą odbywa się przemiana. Przemiana nigdy nie odbywa się biciem po głowie zakonem, przykazaniami. Jeśli powiesz komuś, na przykład, nie wiem, nie kradnij, on od tego nie przestanie kraść. To wręcz zachęci go do tego. Dlaczego? Bo ty zdefiniowałeś go jako złodzieja. Bo jeśli mówisz komuś nie kradnij, to masz podejrzenie, że on ma chęć kraść. Bo nie mówisz komuś nie kradnij, kto nie ma chęci kraść. To tak jakbym, nie wiem, ja przyszedł do ciebie, nie wiem, na przykład do Marty modlimy się na przykład na czwartkowej grupce, tam, o, chwała ci Panie, ja tam w pewnym momencie proroctwo, Marta, nie kradnij. Przecież to Słowo Boże powiedziałem, nie? Przykazanie Boże, nie? I co Marta w tym momencie może poczuć? Ona może poczuć, że ja a ty tak mi odpowiesz? No i co wtedy? Ty poczujesz, że ja podejrzewam, że ty jesteś złodziejem. A ja poczuję, że ty podejrzewasz, że jestem cudzołożnikiem. I co to spowoduje? To tylko co to robi? To przynosi osąd. Że ty musisz usprawiedliwiać się, mimo nawet, że tego nie zrobiłeś. Tak? Tak działa prawo. Bo prawo ma utrzymywać nas w ryzach. Ono ma stwierdzić, że takie czyny są złe. Więc jeśli go używa się dla sprawiedliwego, to ono co robi? Ono podważa sprawiedliwość tego, kto jest sprawiedliwym. Bo po co komuś mówić, nie kradnij, jeśli on jest czysty i sprawiedliwy i wcale nie chce kraść. Tak? Dlatego właśnie prawo nie jest dane dla sprawiedliwego. A my co robimy w naszych kościołach obecnie? My nosimy się z tym zakonem, prawem, i na prawo i na lewo osądzamy się. Czyli co my robimy? My wykazujemy się brakiem pokory wobec Boga i mówimy inaczej niż On mówi o nas. My mówimy, ty jesteś grzesznikiem, tamten też jest grzesznikiem.
Wy wszyscy jesteście grzesznikami. No tak, no każdemu z nas się zdarza grzech. Nawet nieświadomie. Wiesz, ile grzechów zdarza się nieświadomie? O których ty nawet nie wiesz, że zrobiłeś. Bo na chwilę, wiecie, myśl jest tak szybka, zgrzeszyłeś myślą na przykład. Ona jest tak szybka i ty nawet już zapomniałeś, że to zrobiłeś i dalej prowadzisz swój samochód. A billboard z gołą panią już jest w tyle. I ty już nie pamiętasz, ty dalej słuchasz swojego kazania. I nie wiesz tego, że zgrzeszyłem, tak? Ale to właśnie nie o to chodzi, żeby doszukiwać się w sobie grzechu, skoro serce jest czyste, skoro nie chcesz tego. No ja nie chcę tego. Ja jestem, czy on mnie pokochał? Ja nie chcę żyć takim życiem, to jest, bo mi cudownie jest z nim. Więc po co ja mam grzeszyć? Ja nie chcę grzechu. To chodzi, więc dlatego ja, okej, ale zdarza się czasem, że przez brak trzeźwości nagle grzeszę. W jakikolwiek sposób. Co ja robię? Ja patrzę na jego krzyż. Ja rozumiem, że z niego, ja pokutuję. Czyli co robię? Ja wyznaję prawdę Ewangelii. Ja jestem sprawiedliwy. Bo pokuta prowadzi do opamiętania. A jakie jest opamiętanie ma być? Jakie wydarzyć się opamiętanie? No ja opamiętałem się, ja znów rozumiem Ewangelię. A co mówi Ewangelia? Jesteś czysty, bo On umarł zamiast ciebie na krzyżu. Okej. Okej. Dziękuję wam, bracia i siostry. Dziękuję, że byliście z nami, że oglądaliście. To kazanie będzie w lepszej jakości wrzucone w piątek, a teraz ono będzie skasowane, żeby potem być w lepszej jakości. Musi umrzeć, żeby się odrodzić. Ja zachęcam do tego, żeby udostępniać i też zachęcam do tego, żeby oglądać poprzednie kazanie Wolność od samego siebie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się za tydzień online. Jeśli ktoś chce, to oczywiście zapraszamy na nasze spotkania środowe i na nasze spotkania niedzielne. Do zobaczenia.